Bartek, jesteśmy dzisiaj na gali Pudelka, w którym twoja dziewczyna jest nominowana. Właśnie jakie to jest uczucie? Bardzo jestem z niej dumny i uważam, że totalnie na to zasługuje. Jak wygląda takie wasze codzienne życie, kiedy już tak naprawdę wyprowadziliście się z domu Gen Z i mieszkacie teraz na swoim, ale mimo wszystko macie aktywny tryb życia? Jest o wiele lepiej, powiem szczerze, bo mamy dużo więcej czasu dla siebie. Wróciłem do treningów, wróciłem do jedzenia większych ilości, więc trochę już przybyłem nawet w kilogramach. No i dzięki temu, że mamy więcej czasu, też Hania może poświęcić więcej czasu na swój kanał, może w końcu coś mi przyjdzie do głowy i może ja swój otworzę, a właśnie podczas Deli nie było w ogóle opcji, żeby pomyśleć o tym. No właśnie z Hanią dzisiaj tak rozmawialiśmy już poza nagraniami. Dlaczego Bartek nie ma kanału? Bo gdzieś tam widzowie, tak myślę, że na pewno na to czekają. No i co, doczekają się? Wydaje mi się, że się doczekają, ale w tym momencie mam problem taki, że nie jestem w 100% pewny, co bym chciał robić, bo mam już kilka tam pomysłów, ale to wszystko jest takie wstępne i nie jestem usatysfakcjonowany w 100%. Chciałbym jednak, żeby to, co tworzę, żeby wszystkim się podobało. Wiadomo, że może nie wszystkim się spodoba, ale w większości jednak. Mam taką presję trochę, że jednak chcę zrobić coś, co jednak będzie dobre. Ale też coś, co będzie mnie bardzo satysfakcjonowało i właśnie, żeby to była przyjemność też, nie? Wyprowadziliście się też z domu Gen Z i właśnie nie bałeś się tego, że wasze kontakty gdzieś tam zaczną się rozchodzić powoli? Nie, spodziewałem się właśnie polepszenia relacji, bo jednak jak się mieszka w domu jednym, to jest dużo jakichś tam zgrzytów typu ktoś komuś zjadł tosta, gdzieś tam, wiadomo, gdzieś tam, tak, jakieś tam ciuchy leżą w suszarni, wiadomo, a tak jednak widujemy się 3 dni w tygodniu, nawet częściej, ale jednak mamy dla siebie te kilka dni takiego odpoczynku, więc myślę, że to jest na pewno na dobre. A jak w tym wszystkim, nie mogę właśnie pominąć tego tematu, jak w tym wszystkim wpłynęło na wasze nagrywki rozstanie Wiki i Immortalcia? No, to była gruba sytuacja. W ogóle jak się pierwszy raz dowiedzieliśmy o tym, to normalnie nie dowierzaliśmy. Mieliśmy takie, ja rano się budziłem i miałem takie, nie, to mi się śniło czy nie? Czy serio to się stało? Totalnie to było niespodziewane i szczerze powiedziawszy mocno to wpłynęło na nasze nagrywki, bo jednak no, Wika z Patrykiem nie mogli nagrywać w tym samym czasie na jednym odcinku, no bo jednak jest to trochę cringe'owe. I tak samo w tym samym czasie Bartek wyjechał wtedy do Afryki z 3 królami i mieliśmy problem taki, że po prostu było mało osób do nagrywek, duża była presja na mnie, na Hani, na Faustynie, że jednak my musieliśmy głównie tam wymyślać i tworzyć, znaczy utrzymać jakby ten kanał, żeby to wszystko szło, ale na szczęście wszystko wróciło do normy, jest teraz super. No właśnie, już zarówno Patryk, jak i Wika wrócili do wspólnego nagrywania na kanale Gen Z. No właśnie, jak to teraz wygląda, kiedy wy też wyjeżdżacie do Tajlandii w niedzielę? Czy macie zrobione materiały na... Wiem wszystko. Nagrywki są zrobione wcześniej, materiały przygotowane, czy będziecie też tworzyć coś na miejscu? Na pewno wydaje mi się, że coś luźnego Hania nagra do siebie na kanał, jednak jest to... Jednak trzeba wykorzystać taki potencjał. A jeżeli chodzi o kanał Gen Z, to mamy na pewno nagrane filmy w przód, ale też przez to, że mamy nowych 2 uczestników Gen Z, to poradzą sobie bez nas też. Dowiedziałem się też, że lecicie do Tajlandii, ale spotkacie się przy okazji też z Werką i z Frizem. Tak jest. No i właśnie, jak wyglądają wasze takie relacje, bo mimo wszystko, że Friz jest szefem, to też jest przyjacielem i gdzieś tam te wasze relacje są dość bliskie. Właśnie jestem bardzo zaskoczony, jak wygląda nasza relacja, bo ja szczerze powiedziawszy bardzo lubię Karola i wydaje mi się, że też on bardzo mnie lubi i bardzo mi się to podoba jednak, że mimo tego, że jest jakiś tam minimalny dystans, bo trzeba mieć szacunek do takiej osoby, to jednak mamy bardzo dobre relacje i myślę, że to ma bardzo dobry wpływ na to, jak się czujemy przed kamerą i obok niego. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki za dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo. Dzięki.